No siemano, pamiętacie, że jak tylko stałem się posiadaczem jaga, to obiecałem sobie, że zakochałem się i obiecałem sobie, że przechodzę tylko na naprawę jagów. No jeszcze nie tak od razu, ale jak to się mówi, marzenia, te z serca zwłaszcza, trzeba ziszczać. Mam moją Erkę, którą jak dobrze wiecie, mega uwielbiam, XJ-era mojego, XJ-era 6 dokładnie, w najlepszym tego wydaniu kolorze, Racing British Green. No ale tak, już powoli sobie wchodzę w temat jagów. No tu mam od takiego XF-a zderzaczek do naprawy, do lakieru, tam jeszcze mam do niego błotnik. No ale dobra, do czego nawiązuję? Tak, z Łodzi przyjechały subskrybent mój, widz, który ogląda. No nie będę was tutaj czarował. XK R1, XK R2. Ten mi się podoba, bo jest w takim samym kolorze jak mój jak. Racing British Green. Zieleń. XK R1. I tamten XKR2. Oczywiście to już są te polifty z tymi dechami okrągłymi, co mi się nie podobają, ale tym zielonym w Racing British Green bym nie pogardził, tylko bym chciał z tamtego mieć czarny dach w nim i czarne wnętrze. Oczywiście jak to na VUS, na XR-kę, to jest 4.2 Super Target. To samo w tym. W tym mam do zrobienia, no właśnie, aluminiowa maska. Ciężki temat z tymi wlotami aluminium, będziemy to naprawiać. Okular jest tu do naprawienia i do ogólnego spasowania to wszystko. Wiadomo, tu się, no, jak widzicie, ten tak nie jest. Tego bierzemy pierwszego na warsztat, bo to będzie bardzo szybka akcja. No i to drugi XKR. Nie będę otwierał, ale taki sam 4.2 Super Target. No tu dostał w drzwi. Super poszedł, jak tu widać. Górny zawias stoi pod znakiem zapytania, ale stawiam, że kicnął. I do odbudowy próg. Tu tylko wymieniamy drzwi i błotnik, zderzak. Tak samo wszystko naprawiamy. Piękne czarne wnętrze i czarny dach. Do tego zielonego. I fajny byłby komplecik XJR, XKR w najbardziej słusznym i zasłużonym kolorze. To jest wszystko od jednego właściciela. Ma jeszcze trzeciego w takim samym kolorze, podobnie uszkodzonego, trochę mocniej. No tam najgorsze, że tam trochę porozkradali, ma jakichś sterowników, widłami jest od dołu uszkodzony i zobaczymy. Ma problem wyrwać go od blacharza, który ma tam jakieś problemy zdrowotne i nie może go odzyskać na razie. Ale zrobimy te dwa, odzyska tamten, będziemy podejmowali decyzję. No właściciel będzie podejmował, czy naprawia, przywozi mi go, czy idzie po prostu na dawcę, tak? Także ja staram się swoje marzenia, swoją miłość do czegoś, co lubię robić, spełniać, realizować. Jest fajnie, bo się powoli zaczynam realizować. Mam jeszcze dwa zderzaki od X300 do pola kierowania od XJ-a. Także powoli już tych Jaguarów, jak i elementów do naprawy robi się, czyli tak chcę wejść w jedną markę. Trzy Jagi. I oczywiście trzy werce, kurwa, mega, jaram się. I ta siateczka, widzicie, ten styl siateczki, to ta sama siatka jest u mnie też, nie? To jest właśnie R-ka, najprawdziwsza, moje zdanie, pierwsze najprawdziwsze R-ki z tymi takimi siatkami, nie? Ten mimo, że zderzaka nie ma, to co? Też ma siatkę, bo siatka jest tu chyba do belki jakoś kręcona i do pasa.
Gdzie też jest siateczka? A, jest na belce. Na belce zderzaka. No. Tak to wygląda. Jak to się mówi, pasję trzeba realizować, robić sumiennie. Fajnie, że mi tutaj właściciel zaufał. Widzi moje prace na co dzień. A te dwa auta, mam nadzieję, że będą otwarciem do tego, co chcę robić. Czyli jedną, jedyną, najbardziej dla mnie w tej chwili słuszną markę. Jaką jest jak? Dobra. Biorę się za parkowanie, bo później tego muszę tam wstawić. Wyjąć akumulator do tego. I działamy. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie, prawdopodobnie w poniedziałek. Pozdro. Siema, Adama z tej strony, niedziela, 22 maj. Jadę właśnie z córką na zlot do Nowej Iwicznej pod Piasecznym. Oczywiście nojagiem. Ale co wam chciałem powiedzieć, bo wam nie pokazywałem. Już taką pierwszą modyfikację zrobiłem w Jaguarze. Nie wiem, czy to słyszycie, ale mój jak miał taki oryginalny wydeszek. Z taką końcówką, może minimalnie większą. W tej chwili mam 8 cm, 80 mm razy 2. To są końcówki z Jaguara FTP R. Tego co dupę nie wstawiałem, został mi z niego wydech i wziąłem końcówki. Zamiast końcowego tłumika jest rura 3 cale zakończona końcówką 80 mm. Powiem wam, że chodzi mega, nie jest za głośny. Ani nie jest głośny, ani tak fajnie basowo pomrukuje w realu. Nie wiem, jak to pokaże kamera, dźwięk głośników w komputerze, ale jest mega. Nie męczy ucha, ani nic w czasie jazdy. W czasie jazdy minimalnie jest może głośno. A tu trzy R-ki. Jedna R-ka, druga R-ka. No trzecia stoi pod plandeką, bo tam zostało słupek i górą drzwi odeszły. Ale to już widzieliście na filmiku. Ale co? Dwie takie R-ki mieć w Cabrio XKR-a i obydwie w tym samym kolorze. Kurczę, powiem wam, że siedzi mi to w głowie. Lecimy, widzimy się na zlociku.